Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie, tym razem dla miłośników leśnych przygód. Postaramy się nakręcić jakiś wypad z grzybków. Więc wszystkich miłośników leśnych wypadów w moim wykonaniu zapraszam na film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem. Zaczynamy rekonesans. Czyli wysyp 2020 w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że coś się znajdzie, aczkolwiek jestem przekonany. Więc na sam początek zobaczcie sami i jeszcze raz Tak, widzicie, drodzy Państwo, jest na tą chwilę godzina 7:05, czwartek, 2 lipca 2020. I oto w tym pierwszym miejscu znaleźliśmy pierwsze w tym roku borowiki sztuka. Dwie, dwa, trzy i zobaczymy, co tu dalej jest. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem sztuk mamy i obczyścimy je i szukamy dalej. A tu dalej widzę już z daleka, drodzy Państwo, dziewiąty, czyli gwóźdź programu. Zobaczcie, 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 jaki piękny borowik. Ok, zobaczcie, jaki duży, tylko go sprawdzimy. Zobaczcie, jaki ładny. 9 borowików na samym wejściu, czyli na wstępie. Drugi dzień miesiąca lipca i oto taki borowik, którego oczywiście sprawdzimy, tak aby robaczywych grzybów nie zabierać. Dzisiaj krótka piłka, czyli jakieś picie. O, tu kolejny widzę. Zobaczcie, drodzy Państwo. O, widzicie? Sztuka, sztuka, sztuka i tu sztuka. Cztery kolejne. I tak mówię, kucnę, porozglądam się, bo dopiero grzyby wyskakują. Góreczki, kupeczki. I tak mówię, dzisiaj torba, nie koszyk, bo to na rekonesans, czyli taka torba do polewania ryby dla prezentacji, tak jak akwarium. I oto w tym nosidełku postaramy się dzisiaj zbierać nasze borowiki. Do tego wyjmiemy nożyk i zaczniemy obierać nasze zdobycze. Najpierw sprawdzimy kapcia, czy aby zdrowy, robaczywy. Robaczywy, zobaczcie, więc go zostawiamy i tylko będziemy zabierać grzybki w miarę zdrowe. Sztuka. Obczyścimy delikatnie. Drugi. I resztę naszych borowików. Trzeci. Naliczymy, nastukamy. Więc zapraszam na najnowszy film. Oto z grzybobrania. Jedziemy z tym koksem. Mamy, drodzy Państwo, 11 sztuk. 11 sztuk do wzięcia. Tu widzę kolejnego. Góreczki, kupeczki. Zobaczcie. Rozgrzebiemy. 12, 13, 14, 15, 16. Pozakrywamy tamte drzazgi. I mamy 16
końcu sztuk. Tak mówię, pierwsze grzybki trzeba zaliczyć. Tak aby wiedzieć mniej więcej ile jest, pakujemy i zawijamy się szukając naszych borowików. Pierwsze 16 grzybków, które cieszę, a więc nożyk do pasa 16, tu widzę kolejny 17. Tam jest drobny, to przykryjemy. Dobrze, i poszukamy dalej. Delikatnie, maluszki zdrowe. Sztuka. 17. Ok, więc szukamy tutaj po malutku. Tu mam dalej. Jeden. Dwie sztuki, trzy, zakrywamy dziurki, trzy sztuki i pomału szukamy dalej. Pokazują się, więc trzeba wykorzystać pierwszy moment w moim lesie. Jak to się mówi, nie mój, ale tak to już się przyznało, że w Pyzowym, a tak dokładnie to jest inny las. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy 3, tam 17. To w końcu 20 sztuk na wejściu do lasu. Teraz pomalutku jeszcze zobaczymy, czy tu nigdzie nie rosną. I jak to mówię, zawijam się dalej, 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 szukając naszych leśnych przyjaciół. Ok. Delikatnie z maluszkami. Trzy sztuki. 20. Ok. Idziemy dalej. Jeszcze 5. Ok. Jest, drodzy Państwo, pięknie. 27 sztuk. Zobaczcie. 27 sztuk w jednym miejscu. Coś pięknego na rozpoczęcie sezonu. Więc teraz pospacerujemy sobie delikatnie, pomalutku, powolutku, po cichutku, po swoim lasku. Śpiew ptaków, wypoczynek. Dzisiaj cały dzień zapowiadają w Kielcach. No ale to po prostu mnie deszcz, czyli ta zła aura, nie zniechęciła mnie. Więc wypad grzybków będzie. Film będzie i jest w pytkę. Całkiem inny las, widzicie? Inne miejsce, więc pomału obskoczymy. No ale coś się zaczyna dziać. Zobaczymy, czy trafimy jeszcze na jakieś miejsce.
ale jak już w jednym miejscu jest kilka, to znakiem tego, że już powinny się pokazywać pomalutku. Dobrze, idziemy tuż przy drodze dróżką, szukając naszych prawózków. Jest pięknie, wiecie, pięknie i jeszcze raz pięknie, po prostu, wiecie, jak bajecznie. Co to jest? Jakiś psiok. To nas nie interesuje w tej chwili. Idziemy dalej. Będziemy szli najpierw pasami zielonymi tuż przy drogach. Zobaczymy. Później najwyżej pójdziemy między liście, ale na razie w prawo, lewo. Idziemy wzdłuż drogi, rozglądając się za grzybkami, słuchając śpiewu ptaków. No i zobaczymy. Wiecie, dużo może być prawdziwków przykrytych, góreckich, kupeckich, których nie widać. Więc musimy namierzyć jakiegoś większego w razie co. I wtedy dopiero z boku szukać mniejszych. No ale czy będą, jeszcze zobaczymy. Wiecie, te ładnie się prezentują, drodzy Państwo. Patrzcie, pięknie, same prawózki. I mówię, taką torbę wziąłem składaną, na ryby kupiłem, do polewania ryby na macie. Tutaj jest tak akwarium z firmy Rich Monkey, że zalać wodę jak akwarium, jakaś prezentacja, przynęt, zanęt. I takie wiaderko, mówię, wezmę bez koszyka. I zobaczymy. Spróbujemy je trochę napełnić. Ale czy jeszcze coś znajdziemy, to wszystko przed nami. Dzień wolny od pracy, więc pospacerujemy i poszukamy jeszcze prawózków w tym nowym lesie. Na razie nic. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, już jagody są. Zobaczcie, jagodziny już są, tu już pora, niedługo na grzybki, ale szukamy i zobaczymy. O, to jest to, drodzy Państwo, to jest to, czyli piękny gwóźdź programu. 2020, lipcowy borowik, którego teraz przytulimy. Zobaczcie, a twardziutki. Zobaczymy, co z tego będzie. Ślimaki są, to będzie zdrowy. Sprawdzimy. Zobaczcie. Jaki piękny borowik. Ale tniemy. 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 I co? I trzeba wykrajać.
wykrajać, dlatego że kapelusz jest zdrowy, a noga robaczywa. Dlatego nie nabijamy i będzie trzeba to wykrajać. Widzicie, powykrajamy, tu jest zdrowy. Tak mówię, nie nabijamy, ale widzicie, jaka ładna sztuka. Tutaj niedaleko sztukę mamy. I tutaj z drugiej strony pięknego, więc dwa. Te delikatnie obczyścimy, sprawdzimy zdrowe. Jeden. I drugi, więc dwie sztuki nabijemy, mamy 30, więc szukamy dalej. Tu jest jeszcze, był około tego dużego, co obierałem, więc jak znajdziemy jednego grzybka, musimy uważnie szukać z boku. Jest kolejny, 31. Szukam dalej. Okej. Sztuka to sztuka, jak ja to mówię. Zdrowy. Teraz topory.
tego zostawimy na rozsianie. Duży borowik, ale go nie zrywamy. Na rozsianie. Mamy kilka kurek. Malutkie, ale zabierzemy. I tak prezentują się nasze grzybki. Drodzy Państwo, pomału się napełnia kubełek, ale szukamy dalej. Dlatego w takim rzadszym lesie, wysokim, dlatego że jest bardzo mokro. Próbowałem wejść w krzaki, ale w krótkich spodenkach jestem. Zobaczcie, w krzakach nie da się szukać, dlatego że z krzaków mokre krzaki uflodałby się człowiek, więc dlatego chodzimy w tym rzadkim, wysokim lesie. No i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś trafić. Zdrowy. Czapka zdrowa. Pomału będziemy wychodzić już, bo chmura idzie. Starczy. Zobaczymy, co uda nam się jeszcze dozbierać. Zobaczcie, tak prezentują się grzybki świeże. Jest pięknie. Dzisiaj będzie dom świeże grzyby. Sztuka to sztuka. Dobrze, idziemy do wyjścia. Tak mówię, po drodze jeszcze coś się trafi, to będzie, a tak to na tą chwilę prezentują się tak moje grzybki. Zobaczcie, prawdziwki 2020. Kozak czerwony, kozak zwykły, dwa ceglastopore, no i kilka kurek, a większość to prawdziwki, borowiki, jak go zwali, tak go zwali, czyli szlachetne, prawdziwe grzyby. Idziemy. Tu mamy jeszcze kurki, kurki mile widziane. Będzie zupka z grzybków mieszanych na bank, więc nie pogardzimy kurką. Thank you.
zaczyna padać. Mamy 3 sztuki. Nic więcej nie widzę, więc idziemy dalej. Tak mówię, dzisiaj deszczowa pogoda, cały dzień ma padać, więc pomału będziemy kończyć. Zobaczymy, czy uda nam się coś jeszcze trafić. Tu 3 sztuki są. Tylko 3 i to maluszki. No ale sztuka, jak to mówię, to sztuka. Jaki piękny. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny borowik. Aż się buzia cieszy. No, zobaczymy, czy zdrowy. Zobacz, dalej jest zdrowy. Ślimak jest, kapelusz jest zdrowy. Przekroi, zobaczcie. Zobaczcie, czysty. Ślimak siedział. Widzicie, taki piękny borowik. Sztuka. To niedługo będą wszystkie robaczywe, więc... Ale cieszą. Widzicie, jakie ładne grzybki. Deszcz pada. A my idziemy w stronę busa, który teraz większy ten deszczyk pada. No ale akurat taki las jest wysoki, że się człowiek nie ufloga. Tak powiedziałem, chciałem iść gdzie indziej, ale deszcz poszykował mi plany. Zmiana taktyki. No i efekt jest, drodzy Państwo, w postaci borowików, które cieszą, więc teraz możemy śmiało, dumnie jechać do domu, bo już pierwsze grzybki zaliczone sezonu 2020 i cieszą. Krótki spacer, dzień wolny od pracy, postanowiłem dla Was, drodzy Państwo, nakręcić film z lasu dla miłośników leśnych wypadów. Oto będzie najnowszy film w moim wykonaniu. A teraz pomału idziemy do wyjścia i zobaczymy, może jeszcze na koniec coś się trafi. Więc idziemy w stronę wyjścia. Na tą chwilę jest godzina 10, czwartek, 2 lipca, tak jak mówię. To tak, widzieliście, niecałe 3 godziny i tyle grzybków jest, 62 prawdziwki. Teraz Wam pokażę, co i jak. Bez żadnej ściemy wysypę, pokażę Wam mój dzisiejszy dorobek. Niecałe 3 godzinki i tak prezentują się grzybki. Zobaczcie sami to, co udało mi się znaleźć. To, co udało mi się uzbierać, tak się prezentują grzybki, zobaczcie. Więc, drodzy widzowie, zaczyna się coś dziać, tak widzicie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, za to, że wciąż jesteście ze mną. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będziecie śledzić mnie na bieżąco, czy to z lasu, czy z nadwody. I tak to leciało. Prawdziwki ładne, piękne. Kozak czerwony, 2 cegla stopore, trochę kurek i w sumie, tak mówię, 62 grzybki. A więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema. Dobrze, grzybki rzucone, więc czas, drodzy widzowie, jechać. Okej, narka.